Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Witam Cię w drugiej odsłonie subiektywnego testu pod hasłem Mit pełnej klatki. Ten test dotyczy głębiostrości, a nas najbardziej interesuje tutaj rozmycie tła. Rozmycie tła będzie właśnie tą cechą, którą będziemy oceniać. Zdjęcia były wykonane Nikonem D610 oraz Nikonem D7000. I były tu odpowiednio obiektywy 85 mm i 55 mm, co daje nam w przeliczeniu około 75 mm. Oba te obiektywy mają jasność 1,8. Twoim zadaniem będzie wytypowanie zdjęcia, na którym jest ładniej rozmyte tło. Jest taki właśnie parametr, który czasem gdzieś tam podlega ocenie i w naszym bardzo subiektywnym teście będziemy właśnie oceniać rozmycie tła. Tak więc Twoim zadaniem będzie wpisanie pod spodem w komentarzach, które zdjęcie jest, mówiąc krótko, ładniej rozmyte. Zdjęcie numer 1 czy zdjęcie numer 2. Jeszcze trwa głosowanie, jeszcze trwa ankieta dotycząca pierwszej części, dotycząca szumów. Przyszło ponad 100 zgłoszeń, 100 wpisów, także jeszcze możesz tam również dołożyć swoją cegiełkę. Zachęcam Cię również do udostępniania tego materiału, żeby jak największa ilość osób mogła się o tym teście dowiedzieć. Podsumowanie i wnioski będą za parę dni, kiedy zbiorę wyniki tych dwóch ankiet oraz wynik naszych badań oczywiście, bo został jeszcze jeden test, test szybkości autofokusa. Kiedy opracuję wszystkie wyniki i zbiorę wyniki dwóch ankiet, to wtedy opublikuję ten materiał wideo i poinformuję Ciebie drogą mailową lub na serwisach społecznościowych. Oczywiście najlepszym wyjściem będzie, jeśli polubisz tę stronę lub zasubskrybujesz w inny sposób ten kanał, to wtedy informacje będą docierać do Ciebie w bezpośredni sposób. Na razie jeszcze posługuję się drogą mailową. Także zapraszam, udostępnij ten materiał wideo i oczywiście skomentuj i do zobaczenia za parę dni już na podsumowaniu i wynikach i wnioskach z tych trzech testów.